Witam Was serdecznie. Przez cały tydzień roboczy obmyślałem plan, gdzie pójdę do lasu i co będę robił. Tym bardziej, że jest to długi weekend i planowałem, że przynajmniej dwa razy pojawię się w lesie. Planowałem o budowie dalszej nowego obozu, o jakichś pracach związanych w chacie wikinga. Niestety los bywa przewrotny i sytuacje nasze w życiu, gdy sobie coś zaplanujemy, często lubią się skomplikować i tak stało się tym razem. Nawet szczerze mówiąc, ten dzisiejszy spacer, na który się wybrałem, na niego czas nie pozwala mi, a jednak musiałem to zrobić, bo nie wybaczyłbym sobie, gdybym cały długi weekend spędził tylko w domu przy obowiązkach, a nie wyszedł nigdzie na spacer choćby. Tak więc dzisiaj na spacerze jestem w lesie. Bardzo często pytacie w komentarzach lub pisząc do mnie prywatnie, dlaczego to robię. Ci, co są ze mną dłużej, to wiedzą, że nie robię tego dla pieniędzy, nie robię tego dla reklam, dla zysków, nie robię tego dla zdobywania subskrybentów. Robię to dla siebie. Robię to dla siebie w formie takiego archiwum, które będę mógł pokazać swoim dzieciom, swoim wnukom, kiedyś w przyszłości. I dlatego to nagrywam. Nagrywam to po to też, bo wy chcecie to oglądać. Przychodzicie, wchodzicie, oglądacie, subskrybujecie, lajkujecie, piszecie komentarze. Jest mi niezwykle miło. Lecz nie robię tego dla kogoś, nie robię tego na pokaz, bo wtedy nie miałoby to żadnego sensu. To, co robię. Po prostu uwielbiam. Uwielbiam świeże powietrze, które jest w lesie. Uwielbiam iść, słuchać szum wiatru, skrzypienie drzew. Uwielbiam słyszeć śpiew ptaków. Uwielbiam słuchać ciszy. Ciszy, która otacza człowieka. Uwielbiam. Wtedy siadam, rozpalam ognisko. Robię kawę,
i żyję. Bo lubię być żywy. Martwy jeszcze nie byłem. Uwielbiam to. To daje mi radość. Daje mi spokój. Wszystkie całotygodniowe przeżycia w pracy, w domu, na co dzień odchodzą w zapomnienie, gdy wchodzę do lasu. Las daje mi wolność, daje mi spokój. To kocham w lesie. Kocham tą niepewność, bo nie wiem, co mogę spotkać za kolejnym górką, za kolejnym zakrętem, za każdym krzakiem i drzewem. Daje mi to, że jestem tak mały w tym lesie. Każde drzewo patrzy na mnie z góry. Ja dzisiaj wybrałem się na standardowy spacer, aby po prostu się przejść, aby w tą piękną jesienną niedzielę móc troszkę odprężyć się od codziennych, przyziemnych spraw. To chwile bardzo miłe. Tak spacerując lasem bez przyczyny i bez jakiegoś celu, okazało się, że jestem blisko miejsca, w którym wraz z rodziną dwa razy byliśmy, udaliśmy się na noc do miejsca, w którym obozowaliśmy i tam postanowiłem się wybrać. Ostatnio próbowałem rację żywnościową numer 6. Mam jeszcze rację numer 9 i w sumie miałem w planach zademonstrować Wam ją, pokazać Wam ją i spróbować jej gdzieś dopiero za 2-3 tygodnie na jakimś po prostu zwykłym wypadzie do lasu. Jednak sytuacja, gdy nie mam czasu iść w miejsce obozu gdzieś popracować, to tym bardziej nie mam czasu na jakieś zmyślne gotowania, pieczenia, smażenia w lesie. A więc wziąłem dzisiaj, zabrałem rację żywnościową ze sobą. Racja żywnościowa składa się z głównego dania, czyli makaron po bolońsku, konserwa tyrolska, suchary, dżem malinowy,
koncentrat napoju herbacianego, instant o smaku owoców leśnych, baton owocowo-zbożowy o smaku figowym, guma do żucia, cukierek zawierający ekstrakt z kawy naturalnej, cukierek zawierający witaminę C. Przyprawy, pieprz i sól, oczywiście. Serwetka, chusteczka, papier toaletowy, torebka strunowa, łyżka jednorazowa, rurka do napojów, bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny. Oczywiście zacznę od przygotowania głównego dania. Wiecie już, jak to się robi. Wlewamy wodę, podgrzewacz chemiczny zaczyna działać i czekamy 15-20 minut, aż nasze jedzenie się zagrzeje. Ja przede wszystkim, gdy nasze jedzenie będzie się robić, ja zajmę się zjadaniem sucharów z dżemem. Kolejną rzeczą to zjem suchary z konserwą tyrolską. Poprawię wszystko batonem i popiję dużą ilością kawy. Jeśli chodzi o smak, to przyznam, że jadłem lepsze rzeczy w życiu i lepszą na pewno makaron po bolońsku. Jednak nie jest on źle doprawiony, nie jest on jakiś niedobry. Jest przeciętny i jest on zjadliwy. Szybki wypad dzisiaj do lasu sprawił to, że
poczułem się na pewno dużo lepiej, że miło spędzało się czas. I fajnie, że mogłem coś dla Was nagrać, także i coś dla siebie, i że spotkałem się z Wami w taki choćby sposób. Wiem, bo już czytam Wasze komentarze. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.